Kochani, w dalszą wycieczkę na plac solny udaje się sam. Moje szabełki w tej chwili, kochani, idą uzupełniać z mamcią jakieś węglowodany. Szykujemy się jutro na naprawdę, kochani, fajny taki sportowy dzień. Dużo będzie, słuchajcie, bardzo fajnej, pozytywnej piłki nożnej na bardzo wysokim poziomie. Będą to pewnie, kochani, no takie mocne pojedynki ze Śląskiem Wrocław i z Olimpik. Mamy i w jednej ekipie, i w drugiej naszych serdecznych przyjaciół, których bardzo pozdrawiamy. Natomiast no, jutro dwa razy na 15 minut, tyle trwa jeden mecz. Będziemy, kochani, próbować przeciążyć oczywiście szale na swoją korzyść, ale jeżeli to się nie uda, pamiętajcie, to tylko sport, to tylko zabawa. To nie jest slogan, to nie jest hasło wyświechtane. Tak naprawdę pamiętajmy, że dzieci mają być dziećmi, mają zdobywać pasję, doświadczenia. Natomiast przed nim jeszcze wiele porażek, wiele zwycięstw i jedno konkretne jakby nie ma większego wpływu na dalszy los przebiegu, kochani, karier, pasji i rozwoju tych maluszków. Natomiast ja w tej chwili cały czas się udaję w stronę placu solnego, to tam, kochani, tam za momencik. Natomiast tu mamy kolejną piękną, słuchajcie, znam tą formę artystyczną, znam tą formę działania. Słuchajcie, malowanie sprayami też wymaga niesamowitej wyobraźni. Słuchajcie, to jest niesamowite. Od niechcenia chłopak pryska sprayami, coś tam pociera gazetami. Do tego, słuchajcie, przykłada jakąś pokrywkę i nagle wychodzi tak cudowny, zapierający dech w piersiach widok. Zobaczcie, ja pokażę gotowe, zrobione, rewelacje. Siema, dobrze, że jesteście. Siema, chłopciu, jak się dzisiaj bawiłeś? Dobrze. Jeszcze raz ci chciałem pogratulować. Słuchaj, dwie stracone bramy na 90 minut grania. To powiem ci, rewelacja. Piękna, piękna koszulesia. Gratulować, świetnie. Słuchaj, to chyba nagroda, tato, za dobry występ, co? Rewelacja. Muszę ci powiedzieć, Hubercik, że obojętnie co jutro pogramy, pamiętaj, jesteśmy w najlepszej szóstce zawodów. Zostawiamy za sobą 28 ekip, także jest z czego być dumnym. Dlatego jeszcze raz gratuluję ci serdecznie. To wiesz o tym, Mariuszku, że tak naprawdę we Wrocławiu jesteśmy tylko my i wy. Reszta pojechała się regenerować do domu, w związku z tym, że gramy jutro o 15, nie? Natomiast, kochani, ja, zobaczcie, tu cały czas jest żywo do... tak, idziemy w tamtą stronę, tam jest plac solny. Ja za chwileczkę do was wrócę, a tu jest naprawdę bardzo, bardzo Hubert z tatą do sceny, bo jesteśmy już na placu solnym, kochani, też piękne, wspaniałe miejsce, zawsze pełne kwiatów, kochani, o taki typowy bazarek z kwiatami. Natomiast to tutaj zawsze od 5 lat, kochani, odbywa się ceremonia otwarcia The World Games Wrocław 2017 World Games Plaza, 21-30 lipca, Plac Wolności Wrocław. To tutaj będzie też organizowana impreza, kochani, między 21 a 30 lipca, koncerty, imprezy, plaża, skimboard, spotkania ze sportowcami, prezentacje dyscyplin, street food, wstęp wolny. No, Wrocław bardzo, bardzo żywy. Natomiast no, widzę tutaj, kochani, chyba Bednarka, jak dobrze rozpoznajemy, pozdrawiamy serdecznie, jesteśmy entuzjastą twojego talentu, pozdrawiamy serdecznie. Natomiast w tej chwili to tu na placu solnym, kochani, siema. Młodzi piłkarze po wszystkich wygranych meczach szczęśliwi. Siemka. Natomiast zobaczcie, ja już podchodzę powolutku tutaj, natomiast kiedy pan organizator będzie rozpoczynał otwarcie imprezy, kochani, my oczywiście będziemy jemu udostępniać głos. Wtedy zrobimy dla was tylko zapis. Zobaczcie. Słuchajcie, mistrz ceremonii, MC, bardzo wspaniała osoba, fajny, sympatyczny, przy tym bardzo taki kameralny głos, kochani, witamy serdecznie, znowu jesteśmy, znowu ty jesteś, miło cię widzieć, pozdrawiamy. Słuchajcie, tak. Impreza jest oczywiście o zasięgu międzynarodowym, przypominam, 20 brygad z całej Polski, przepraszam, 20 brygad z całego World, z całego świata, kochani. Mamy dzisiaj drużynę ze Stanów Zjednoczonych, są Bośniacy, są Czesi, Słowacy, są, kochani, Niemcy, Holendrzy. My dzisiaj mieliśmy przyjemność pograć z Węgrami, natomiast myślę, że w Portugalii mamy, słuchajcie, zawodnika, także naprawdę... Ronaldo z Niemiec. Słuchajcie, kochani, zobaczcie, oni się już świetnie bawią. Oczywiście to
nie mamy jeszcze oficjalnego startu, oficjalny start o 20, ale w tej chwili już się pojawiają piłkarze, pojawiają się kolejne ekipy. Kochani, oczywiście wszystkie ekipy dzisiaj z nami tutaj nie będą z racji tego, że część z nich rozpoczyna z samego rana granie. Ja przypominam sobie, że rok temu, kochani, zaczynaliśmy szybciej, zajęliśmy drugie miejsce w grupie, bawiliśmy się tutaj z Łużycami Lubań, wtedy z drugim miejscem w grupie, kochani, graliśmy o runner, czyli o drugie, o mistrza drugich miejsc i wtedy zaczynaliśmy granie troszeczkę szybciej. Natomiast jutro mamy ten przywilej, że jesteśmy w grupie Trophy, czyli sześć najlepszych ekip, kochani, zawodów. W związku z tym zawody rozpoczynamy po południu o godzinie 15. Dlatego, kochani, jesteśmy tutaj z Gutkiem, z Kubą, możemy pooglądać te zawody. Natomiast gdybyśmy rozpoczynali naszą aktywność o 9 rano, odpuścilibyśmy tą ekipę, odpuścilibyśmy, kochani, tą imprezę tutaj, żeby troszeczkę odpocząć. Przypominam, że chłopcy mają Sokół Ostróda, też kawał drogi do Wrocławia, kochani. Mamy z Mazur brygadę, pozdrawiamy serdecznie całą piłkę z Mazur, z Ostródy i okolic. Natomiast, kochani, tak jak mówię, fajnie się tam dzieje, natomiast tak jak mówię, część ekip podpuściła, część od rana musi rozpoczynać aktywne granie w piłkę. Natomiast chciałem powiedzieć, że 90 minut piłki nam się troszeczkę udało, kochani, w pięknej pogodzie rozegrać zawody, ale potem przyszedł niesamowity upał, o tej porze roku rzecz normalna. Natomiast no ten słuchajcie, chyba w tym momencie mamy konkurs, kto najdłużej wykrzyczy gol. Słuchajcie, niesamowita historia, świetny konkurs. Pobodźmy chwilkę i zobaczmy, kto z tych czterech. Ten zawodnik bardzo głośno i długo krzyczał. To będzie miał ten dłuższy głos, dłuższy krzyk, gol bez przerwy. Ja mam tutaj stoper, ta osoba, ten zawodnik wygrywa. Tak? Jesteśmy gotowi? Gotowi. And we have the player number one. Please give applause to the player number one. Brawa dla pierwszego. Portugalia! Proszę Państwa! Portugalia! 13 sekund okrzyk Portugalii. Zobaczmy kolejny. Okay. Brawo. Drugi zawodnik. Uwaga, uwaga. Get ready. 13 seconds to beat. Ready to start. On a count of three. One, two, three, and... Dobrze poszło, 5 sekund, słuchajcie. No, Portugalia na razie prowadzi. Zobaczmy dalej. Uwaga. Głęboki wdech. No i teraz uwaga. Paweł daje sygnał, ja oddaję mikrofon i uwaga. Nabierz dużo powietrza. 3, 2, 1, start. Sześć sekund, słuchajcie, no Portugalia na razie niepokonana. I jeszcze trzech zawodników, ale wynik, ale zawody na placu solnym. This is a goal screaming competition for the first time in the history of our tournament. Are you ready? Weź głęboki wdech. Uwaga, 3, 2, 1, go! Chyba Portugalia nie do pokonania. Oh my god. We have only two guys left. Jak masz na imię? Nataniel z Polski. Polak teraz na scenie. Proszę Państwa, Nataniel, dużo w płuca, nie możesz przerwać. Nabierz powietrza, pomagam Ci. Gotowy? Uwaga. 3, 2, 1, start. Go! Portugalia wygrywa. Portugalia wygrywa, kochani, w okrzyku gol o jedną sekundę, albo dwie, 13 albo 14 sekund. How long was that? 16? 17?
16 seconds? 17. 17, right? So you got 17 seconds? 17. You are the last one. So, ile? 13, 13 seconds. You had 13, 13 seconds. Na ten moment najlepszy. Pierwszy miał 14, 14. You had 14? Yes, 14, sorry. He's got 14 seconds and you are the last one. Take a deep breath and this is a goal screaming competition. This is your last chance. 3, 2, 1 and stop. Chyba mamy zwycięzcę. Mamy zwycięzcę! Paweł, zobacz! 17, this is the winner! Brawo, 17 sekund, mamy zwycięzcę, słuchajcie, brawo, gratulacje! Świetna zabawa, tak się bawi, tak się bawi! Wrocław Trophy Tournament, 7-9 lipca 2017, dzisiaj mamy właśnie 7, tak... Ukrainy, brawo, gratulujemy! What would you want to say? Chcesz coś powiedzieć? Tak, to jest teraz mów do nas, chwila powiedz, mów. Chcemy ciebie słuchać. Zdarowa, macaty. Pozdrowię swoich kolegów z Ukrainy. This is the winner, thank you. What do you, you are number two, okay? I gotta say something. I gotta thank my coach, come on. I got something. And I gotta sound something more. Tak się bawi, tak się bawi Wrocław Trophy. Słuchajcie, naprawdę gratulujemy inicjatywy, kochani. Jeden z największych turniejów, kochani, w tej części Europy. Słuchajcie, bardzo rozwojowa impreza. Zadbajcie o to, aby za rok nie zabrakło waszej drużyny w tej rozgrywce, w tej zabawie. Dlatego, że to jest, kochani, bardzo piękny turniej. W tej chwili, kochani, za momencik rozpoczynamy, kochani, oficjalny. Zobaczcie, piękny. Zobaczcie, piękny spot, piękny reklamowy film promujący ten cudowny turniej. Natomiast zobaczcie, ja po tym turnieju wyłączę i zaproszę was na oficjalne ceremonię otwarcia, która rozpocznie się o godzinie 20. Natomiast w tej chwili zobaczcie, kochani, pięknie to połapane, świetnie to wygląda. Musimy dokładać dubbing, kochani, do tego, dlatego że nie chcemy, aby muzyka pokrzyżowała nam plany. To są piękne, kochani, piękna muzyka. Jesteśmy na imprezie masowej, nie chcemy wykorzystywać, kochani, wizerunku muzycznego czy jakiegoś autorstwa, ktoś tu wykonał. Ta piękna muza mogła powstać. Natomiast w tej chwili, kochani, zobaczcie króciutką zajawkę z pięknego turnieju z lat poprzednich. Nie może was za rok braknąć. My będziemy robić, żeby tutaj być zawsze. Także co roku coraz więcej tej zabawy we Wrocławiu, kochani. Być może za rok, na pewno za dwa, wystartuje nasz Szymuś. Dzisiaj przypominam, po trzech wygrywam serdecznie, bez względu na osiągnięty wynik, zrobili już kawał wspaniałej roboty, kochani. Także ja nie będę jutro komentował, a tak naprawdę to staram się nie przeszkadzać, kochani. Natomiast pomaga nam w zapisie Rysiu. Rysiu, dziękujemy ci przepięknie. Natomiast, kochani, wy cały czas macie w podglądzie piękny film reklamowy, autoreklama, kochani, jednego z najwspanialszych turniejów, w jakich przyszło nam się bawić. Jak wiecie, nie klasyfikujemy turniejów. Wiele wspaniałych wydarzeń w naszym życiu za nami rozegraliśmy. Byliśmy w Warszawie, byliśmy, kochani, w Poznaniu. Byliśmy na pięknych turniejach, kochani, w Opolu, ostatnio z Kubą. Byliśmy na wielu naprawdę wspaniałych imprezach i niekoniecznie tych wysokobudżetowych, tak jak ta, kochani, ta wymaga wielu wsparcia, wielu sponsorów, kochani, wielu osób zaangażowanych, wielu wolontariuszy. Na te ręce składam wam wielkie podziękowania. Świetnie, że jesteście, kochani, i oby nigdy was nie zabrakło, dlatego że to przyszłość piłki nożnej, kochani. Zobaczcie. Chciałbym przedstawić tego gościa, a mianowicie maskotkę. Uwaga, jest maskotka oficjalna, kochani, od tego roku, zobaczcie. Of Wrocław Trophy 2017 and his name is Trophy, like Wrocław Trophy, so his name is Trophy, hello Trophy! Kochani, Wrocław, witamy.
oczywiście przeserdecznie, kochani. Mamy w tym momencie oficjalną maskotkę Wrocław Trophy. Kochani, no tak piękna idea, tak piękna impreza powinna mieć swoją maskotkę, także świetnie, że ma. Kochani, sokół nisko, ja myślę, że w tej chwili się ma. Cześć załoga, witajcie. Słuchajcie, zobaczcie, jak się pięknie bawią, naprawdę. I na tym to polega. Słuchajcie, sokół nisko, ja myślę, że to jest, kochani. Dziękujemy serdecznie. Miasto Wrocław. Dziękujemy także. Świetnie się bawią chłopcy, natomiast kochani, zaczynają się podziękowania właśnie dla osób, które tutaj są zaangażowane w instytucji, to aby ta impreza mogła się odbyć. Także kochani, ja się do tych wszystkich podziękowań dokładam, a wy posłuchajcie o instytucjach oraz osobach, które, kochani, mocno pomogły, aby ta impreza była tym, czym jest. The City of Wrocław, the Marshall Office of the Lower Silesia, Wrocław Sport University, Wrocław Youth Center of Sports, Dolnośląski Football Association and the Youth Sports Club Parasol, which is Umbrella Wrocław. Tak, dokładnie. To byli organizatorzy tego przedsięwzięcia. Teraz proszę Państwa, przyszedł czas na sponsorów dokładnie. A sponsorami... Posłuchajmy i szanujmy, posłuchajmy i szanujmy. Dziękujemy. Dokładnie sponsorem strategicznym jest miasto Wrocław, proszę Państwa. A sponsorem technicznym jest także właśnie firma Usport, Blackpoint, CES, Catering, Football Up, Frankis, McDonald's, Nordis, Setfan, Sonda Sport oraz Żywiec. Proszę Państwa, wielkie brawa dla organizatorów i dla sponsorów, bo dzięki nim tu jesteśmy. Please give a big applause to the sponsors and partners of Wrocław. Pani, jeszcze raz wielkie dzięki, dokładam się bardzo mocno. I want to present you probably the most talented and the most beautiful girls in our beautiful country and our beautiful city. They have a fantastic story. Do you know what I mean? They were traveling to United States and they were dancing on the NBA match a few months ago at Washington Wizards basketball match. Proszę Państwa, najlepsze cheerleaderki w Polsce, które tańczą na najlepszych imprezach sportowych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, ale przede wszystkim jako jedyne brały udział w meczu NBA Washington Wizards. Proszę Państwa, wielkie brawa! Would you please welcome on stage cheerleaders Wrocław! Występ. Obawiam się tylko, że ta muzyka spowoduje blokadę naszego materiału. A bardzo byśmy nie chcieli, kochani, bo piękny materiał, piękne cylinderki, kochani. Można pocieszyć oko, zobaczyć tą formę aktywności, kochani. Jak słyszycie, dziewczyny miały okazję w NBA, w zawodowej lidze koszykówki Stanów Zjednoczonych, kochani, dać pokaz. Szacuneczek, moje panie, brawo. Kochani, tą część podsumujemy troszeczkę. Za moment spotkamy się przy oficjalnym otwarciu prezentacji drużyn. Bądźcie z nami w kolejnej części. Słuchajcie, tutaj otwarcie zawsze z wielką pompą, kochani. Tak, wielkie brawa. Mamy bańki, zobaczcie. Najgorętsze dziewczyny we Wrocławiu. Cheerleaders Wrocław, ladies and gentlemen. Kochani, zapraszamy na oficjalną prezentację drużyn. To już za chwilkę w kolejnym naszym wejściu. Zapraszamy.